Szanowni Państwo, myślę, że możemy przejść do pierwszego panelu konferencyjnego. Rozpocznie się teraz wystąpienie, które praktycznie powinno potrwać około 40 minut. W trakcie tego wystąpienia usłyszymy o takie jakby mikrowystąpienie, tak jak rozumiem? Tak, trzy mikrowystąpienia w jednym. Pana doktora Jana Piaseckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana profesora Mikołaja Morzego z Politechniki Poznańskiej i pani licencjat Agaty Olejniczuk, również z Politechniki z Politechniki Poznańskiej. Czyli mogę zaczynać. Właśnie na początek chciałbym powiedzieć kilka słów o całym naszym projekcie, który wszystkie prezentacje w tej właśnie sesji są z tym projektem związane. Tutaj właśnie chciałem też podziękować organizatorom, że udało nam się właśnie w ramach konferencji ten nasz panel zorganizować. Nasz projekt nazywa się Cyberodporność, w jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację. I nasze konsorcjum badawcze składa się z czterech instytucji. Ja jestem przedstawicielem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum. Oprócz tego współpracuje z nami Uniwersytet w Oslo. Jest to jedyna instytucja, która dzisiaj nie będzie reprezentowana. Poza tym jest Politechnika Poznańska, którą właśnie będzie reprezentował profesor Morzy i pani Agata Olejniuk i Instytut Farmakologii imienia Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, który będzie reprezentowany przez pana Michała Pikse. I nasz projekt jest finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG. Natomiast chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj kilka słów o etyce badań naukowych z udziałem ludzi. Wtedy, gdy w tych badaniach wykorzystywane są narzędzia internetowe. I chciałbym zacząć od takiego pytania, czy od wyróżnienia takich trzech różnych stanowisk dotyczących etyki badań naukowych z udziałem ludzi. Możemy zadać sobie takie pytanie, dlaczego badania naukowe z udziałem ludzi budzą kontrowersje etyczne. I pierwsza odpowiedź, która może nam się nasunąć, że one budzą kontrowersje z tego względu, że ludzie są źle poinformowani i często ulegają moralnej panice. W badaniach samych nie ma nic kontrowersyjnego, są one z punktu etycznego czymś obojętnym. Natomiast druga odpowiedź jest w pewnym sensie uzupełnieniem pierwszej, ale bierze to też pod uwagę to, że być może same badania są czymś etycznie naturalnym, to jednak zawsze tym najsłabszym ogniwem może być człowiek, który może się zachować nieetycznie, więc ta etyczność badań naukowych zależy właśnie od zachowania naukowca. Jeżeli on zachowuje się zgodnie z dobrze przyjętymi praktykami naukowymi, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli okazuje się człowiekiem nieetycznym, oszustem, który na przykład pragnie innych również wykorzystać, to wtedy rzeczywiście badania naukowe mogą budzić etyczne kontrowersje, czy nawet wywoływać skandal. I w końcu trzecie stanowisko to jest takie, które mówi, że badania naukowe z udziałem ludzi są dopuszczalne tylko w pewnych określonych okolicznościach, ponieważ zawsze, kiedy prowadzimy badania naukowe z udziałem ludzi, przekraczamy ważną etycznie zasadę lub nie realizujemy jakiejś ważnej etycznie wartości. Chciałbym, żebyśmy teraz się przyglądali takim dwóm eksperymentom z przeszłości, które właśnie wzbudziły tego typu kontrowersje i spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie, przyglądając się tym domniemanie kontrowersyjnym eksperymentom, która z tych trzech hipotez byłaby najbardziej prawdziwa. Pierwsze badanie to badanie przeprowadzone w 2008 roku przez Jasona Kaufmana i jego zespół.
zatytułowane Smaki, więzi i czas. To było takie bardzo ciekawe, idea przyświecała temu badaniu, żeby wykorzystać relatywnie wtedy jeszcze nowe narzędzie, jakim był Facebook, i prześledzić, w jaki sposób kształtują się interakcje między ludźmi, w jaki sposób ich zainteresowania, gusty, ale również fizyczna bliskość wpływa właśnie na rozwój więzi społecznych. I ci badacze, współpracując z Facebookiem, zebrali informacje od 1600 studentów pierwszego roku jednego z amerykańskich uniwersytetów. Te dane zestawili z danymi adresowymi, które uzyskali od uniwersytetu, ponieważ wyszli z przekonania, że są to informacje, które są publicznie dostępne, w związku z tym nie muszą biegać o świadomą zgodę. Zresztą ich badanie zostało zaakceptowane przez Uniwersytecką Komisję Etyczną. To właśnie tego typu projekt został przeprowadzony. Na dodatek ich sponsor wymagał tego, aby umieścili oni dane, na których pracują, w publicznie dostępnym repozytorium. Więc oni te dane zanonimizowali i umieścili w tego typu repozytorium. Jednak już po kilku dniach inni naukowcy zorientowali się, że dane te podlegają łatwej, ponownej identyfikacji, ze względu na to, że ten zbiór danych był bardzo, bardzo bogaty, i zestawiając go z publicznie dostępnymi informacjami, łatwo można by było odgadnąć, o który uniwersytet chodzi, a nawet zidentyfikować tych poszczególnych uczestników. Właśnie, jak Państwo myślą, czy to był etyczny, rzeczywiście etyczny skandal, czy też niektórzy byli po prostu zbyt przeczuleni na punkcie swojej własnej prywatności. Teraz naprawdę zadaję Państwu tutaj zgromadzonym to pytanie, więc jeśli ktoś chce, to zachęcam do zabrania głosu. Komentarza. Michał, widziałem, że Ty mówisz, że... Moim zdaniem było to etyczne badanie. Można było później zidentyfikować tych uczestników, bo raz było świadomy językowy. Czyli, ale jakie byłoby uzasadnienie tego, że to jest nieetyczne? Jakiego rodzaju? To jest identyfikacji uczestników badania. Myślę, że to jest... A fakt, że ci uczestnicy sami umieścili wcześniej te informacje w sieci? No, ale nie wiedzieli, że posłużą za naukowy, czy jakieś analizy. Aha. Czyli innymi słowy, uważasz, że jeżeli umieszczamy jakąś informację w sieci, która i ta informacja dotyczy nas samych, to również mamy prawo do tego, aby określać, w jakim kontekście ta informacja powinna być używana. Myślę, że to też miejsce, w którym jest publicznie w regulaminie zawiera zasady, co platforma może zrobić z tą informacją, ale wydaje mi się, że w kontekście badań naukowych, także platformy nie nawiązują takiej szerszej współpracy ze środowiskami akademickimi, wydzielenie się z tą informacją. Tak, no to były, można powiedzieć, początki tego typu badań, stąd być może właśnie Facebook wtedy nawiązał do tego typu współpracy. Ale właśnie, moglibyśmy się teraz zastanowić, wracając do tej naszej hipotezy, czy coś jest takiego w samych badaniach, co sprawia, że są one nieetyczne i muszą zostać spełnione jakieś dodatkowe warunki, żeby można było, że tak powiem, dopuścić do badań naukowych, czy to było raczej niedopatrzenie naukowców, którzy powinni jednak spytać studentów o zgodę na użycie ich danych.
Drugi eksperyment był przeprowadzony kilka lat później pod kierownictwem Adama Kramera. I to był taki eksperyment, w którym badacze również współpracując tutaj bardzo blisko z Facebookiem, i jeden z nich był również pracownikiem Facebooka, chcieli zbadać, czy taki dosyć powszechnie znany fenomen emocjonalnego zarażania również jest możliwy przez sieci społecznościowe. Emocjonalne zarażanie w skrócie polega na tym, że jeżeli ktoś jest w jakimś tak, przeżywa jakąś emocję, to my stykając się z nim zarażamy się tą emocją. Czyli jeżeli ktoś na przykład jest poddenerwowany, wykonuje jakieś nerwowe gesty, to my przebywając z tą osobą w jednym pomieszczeniu też nagle nie wiadomo dlaczego stajemy się poddenerwowani i ten nastrój nam się udziela. I właśnie współpracując z Facebookiem przeprowadzono taki masowy eksperyment, który zaangażował niemal 700 tysięcy użytkowników Facebooka. Podzielono ich na trzy grupy. Jedna grupa to była grupa kontrolna, natomiast dwóm pozostałym grupom bez ich świadomej zgody, że tak powiem, zmieniano zawartość ich newsfeedu. To znaczy jedna grupa miała redukowane pozytywne informacje od swoich przyjaciół i znajomych na Facebooku, a druga grupa miała redukowane negatywne informacje. I co się okazało? Okazało się, że właśnie również taki efekt zarażania emocjonalnego w sieciach społecznościowych występuje. Silniejszy jest efekt pozytywny, czyli jeżeli eliminuje się negatywne informacje, to ludzie są wtedy bardziej aktywni i sami publikują informacje o takim pozytywnym wydźwięku emocjonalnym. Natomiast jeżeli redukuje się im ilość pozytywnych informacji, no to wręcz odwrotnie, stają się wtedy mniej aktywni w sieci społecznościowej i wzrasta prawdopodobieństwo, że te treści, te informacje, które oni sami będą publikować, będą miały również emocjonalnie negatywny efekt. Co Państwo sądzą o tego typu eksperymencie? Czy naukowcy wchodząc w współpracę z Facebookiem tutaj przekroczyli jakąś ważną etycznie zasadę, czy wszystko było w porządku? To jest problematyczne, no bo mamy taki model internetu, w którym za bardzo wiele usług nie płacimy pieniędzmi. I świadomy użytkownik internetu wie, że ta opłata jest ukryta właśnie w tym, że dane, które umieszczam w sieci, będą wykorzystywane właśnie w jakichś analizach rynkowych, do dostosowywania reklam i tak dalej. Być może również do takich analiz big data naukowych. Więc wydaje mi się, że świadomy użytkownik, już zakładając konto i podając swoje osobiste dane, powinien się liczyć z tym, że może być uczestnikiem takiego badania. Nie zmienia to jednak faktu, że być może mimo to powinien być taki wymóg etyczny od naukowca, żeby tą świadomą zgodę pozyskać. Dwie różne rzeczy, ale no i oczywiście też jest problem taki, że wiele użytkowników nie ma świadomości tego, że użytkowanie Facebooka, Twittera, Instagrama, etc. nie jest zależne. Ja bym chciał adwocem od razu, bo tak zastanawiałem się nad tym, oczywiście pełna zgoda, też wydaje mi się, że te regulacje, nie pamiętam w którym roku weszły, ale RODO też chyba reguluje to, w jaki sposób ta informacja będzie użytkowana, to znaczy, że trzeba każdorazowo taką zgodę zamieścić albo precyzyjnie sprecyzować, wyrazić. Natomiast zastanawiałem się nad tym, co z takimi eksperymentami, gdzie właśnie ta świadoma zgoda wyrażona decydowałaby już niejako o wyniku eksperymentu, to znaczy byłby to taki bias, żeby pacjent na przykład jest ostrzeżony, w przypadku jakiegoś medycznego eksperymentu być może kortyzol się wydziela i tak dalej. To znaczy, że w momencie, kiedy my wiemy, że będziemy częścią eksperymentu, to już nam decyduje o pewnym wyniku tego eksperymentu i już nie jest to nieobciążona obserwacja. I co w takim przypadku, to oczywiście nie mam odpowiedzi na to pytanie, natomiast możemy to pozostawić jako pytanie otwarte, problematyczne, albo jeszcze się pojawił w pana prezentacji. Tak, znaczy ja akurat nie będę tej kwestii w tej chwili dyskutował, niemniej jednak jest to, że oczywiście bardzo ciekawa kwestia, to
często określa się to takim terminem procedura decepcyjna, czyli taka, w którą, z którą związany jest jakiś rodzaj oszustwa. Natomiast właśnie czasami, szczególnie w eksperymentach psychologicznych, ta świadoma zgoda może odmienić zachowanie uczestnika badań. Ja myślę, zaryzykowałbym taką tezę, że jednak tą najbardziej prawdopodobną interpretacją badań z udziałem ludzi jest ta, która mówi, że badania zawsze wiążą się z naruszeniem ważnej etycznie zasady, z tego względu, że naukowcy traktują drugą osobę jako środek do celu. To oczywiście nie znaczy, że nie można, że nie powinno prowadzić się badań z udziałem ludzi, ale to znaczy, że badania z udziałem ludzi wymagają jakiegoś dodatkowego uzasadnienia. To dodatkowe uzasadnienie może wiązać się ze szlachetnością czy z ważnością celu badań naukowych. Możemy odwołać się do tego, że wiedza naukowa jest na przykład wartością samą w sobie, albo wiedza naukowa może służyć innym celom, na przykład takim jak zdrowie, życie czy bezpieczeństwo ludzi. Z drugiej strony tym dodatkowym uzasadnieniem właśnie może być próba realizacji zasady szacunku dla autonomii, czyli uzgodnienia celu naukowca z celem osoby, która w badanie jest zaangażowana. I ten szacunek dla autonomii oznacza szacunek dla prywatności, czyli właśnie wykorzystanie danych zgodnie z tym kontekstem, w jakim my byśmy chcieli, aby one były wykorzystane, a z drugiej strony przyzwolenie na interwencję, przyzwolenie na wzięcie udziału w badaniu naukowym. To są takie dwa najbardziej podstawowe zasady, które składałyby się na takie dodatkowe uzasadnienie. Jeśli chodzi o nasz projekt badawczy, to celem naszego projektu, przynajmniej w jego części, jest zbadanie tego, jaka jest indywidualna podatność na dezinformację w sieci. I to, co chcielibyśmy zrobić, to jest właśnie poddanie uczestników naszego badania, zbadanie ich takim kwestionariuszem, który bada ich indywidualną podatność na dezinformację, bliżej o tym będzie mówił za chwilę Michał Piksa, a z drugiej strony zestawić to z ich zachowaniem na Twitterze i sprawdzić, czy właśnie na podstawie swojego zachowania będzie można sprawdzić, jaka jest czyjaś indywidualna podatność na dezinformację. W związku z tym z jednej strony wierzymy, że przyświeca nam szlachetny cel. Tym celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dezinformacji w sieciach społecznościowych. Z drugiej strony też staramy się ten cel uzgodnić z celem uczestników tego badania, ponieważ w procesie rekrutacji wyrażają oni swoją świadomą zgodę na udział w badaniu. Niemniej jednak napotykamy na bardzo wiele różnych etycznych problemów, ale jednym z nich jest ochrona prywatności użytkowników Twittera, bo wiemy, że jeśli chodzi o dane pochodzące z Twittera, to nie da się ich w całości zanonimizować, a z drugiej strony również nasi sponsorzy nakładają na nas wymóg udostępnienia danych innym badaczom, tak aby oni mogli właśnie sprawdzić, czy te badania są przeprowadzone w odpowiedni sposób. W związku z tym zastanawialiśmy się, w jaki sposób można te dwie kwestie pogodzić i doszliśmy do wniosku, że jednym z takich narzędzi, które może próbować nam, zwycięsko wyjść z tego dylematu, jest stworzenie komisji dostępu do danych. Takie komisje zasadniczo funkcjonują w badaniach biomedycznych, w badaniach klinicznych. Czyli każdy badacz, który chciałby mieć dostęp do danych i sprawdzić, czy wyniki naszych badań rzeczywiście mają poparcie
w danych będzie musiał złożyć stosowną aplikację i wtedy my po jej rozpatrzeniu temu indywidualnemu czy tym indywidualnym badaczom tego typu pełen dostęp będziemy mogli udzielić. Oczywiście takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że pozwala nam na dokładną weryfikację tego, kto i w jakim celu ma dostęp do danych. Natomiast jego wadą jest to, że procedura ta może być nadmiernie wykluczająca i obciążona naszymi uprzedzeniami. Wydaje się jednak, że jest to procedura na tyle zbieżna z naszymi interesami, że raczej powinna skutecznie działać. Również w naszym interesie jako badaczy jest właśnie weryfikacja naszych badań i byłoby to bez sensu, gdybyśmy wszystkim chcieli zabronić dostępu do danych.